Wystarczy tylko na dwie dawki. Muszę używać ich oszczędnie. Nadia, antidotum działa. Wszystko wygląda, może nie normalnie, ale zupełnie inaczej niż poprzednim razem. Dobrze. Przyrządziłam własne antidotum. Starczy też dla dziadka, jeśli go znajdziemy. Idę do ciebie. Strachy na wróble, oczywiście. Już myślałam, że dalej tu będzie. Gdy poczucie winy związane z pracą w gułagu stało się nie do zniesienia, zacząłem się buntować. Ukradziony śrubokręt, zawieruszone dokumenty, daremne starania, które nie mogły niczego naprawić. Pewnego dnia przyłapano mnie na głupiej, ryzykownej rzeczy. Twoja babcia, Serafima, odezwała się i wzięła winę na siebie. Bezlitośnie ją za to pobito, ale ja byłem uratowany. Gdy znalazłem odpowiedni moment, by jej podziękować, splunęła mi pod nogi i powiedziała, że zaryzykowałem życie nadaremnie. Rzuciła mi wyzwanie, bym zrobił coś więcej. Pod wieloma względami bardzo ją przypominasz, Nadiu. Z początku myślałem, że jest okrutna. Nie usłyszałem od niej słowa uznania za moje drobne przejawy nieposłuszeństwa. To miejsce, gułag, wysysało z ludzi nadzieję i pożerało najdrobniejsze resztki godności. Powiedziała mi, że z każdym dniem, w którym nie podejmuję walki z tym stanem rzeczy z pełnym zaangażowaniem, ponoszę część winy za te okropności. Zażądała ode mnie uczciwości, bo wiedziała, że jestem w stanie podjąć to zobowiązanie. Nigdy wcześniej nie zaznałem od nikogo takiej życzliwości. Za to ją pokochałem. Coś tu nie gra. Zgubiliśmy staruszka, który wszedł do doliny. Zgubiliśmy Fischera. Zgubiliśmy Parkera. Po prostu zniknęli. Bez śladu. Nie wierzę już w to, co widzę. Mam przywidzenia. Widzę martwe ciała. I gorsze rzeczy. Poruszają się i są tak wielkie, że przesłaniają gwiazdy. Nie potrafię odróżnić przywidzeń od rzeczywistości. Nie jestem pewny, czy jest jeszcze jakaś rzeczywistość. Może winne są nasze oczy. Musimy się ich pozbyć. Ręce już mi się nie trzęsą. Zacznę od Bigginsa. Stój! Nie ruszaj się! Ostatnim razem musiałam przejść tuż obok niego. Nie widzę żadnych zwłok. Może wciąż żyją. Nadia, co wiesz o znajdujących się tu ruinach? Nawet nim zadomowiłaś tu wiedźma, nasi ludzie unikali tej doliny. Założyciele budowali tam ołtarz, ale coś im się stało. Nikt z nas nie zapuścił się tu od pokoleń. Bądź ostrożna. Może twoje omamy nie były prawdziwe, ale to miejsce wciąż jest śmiertelnie niebezpieczne. Zwykłe wilki. A niech to. Zdecydowaliśmy, że poczekamy, aż skończy się zima.
Ukrywaliśmy zapasy, sporządzaliśmy mapy, planowaliśmy. Przydzieliłem ją do prac w barakach. Pomagała mi w wynajdywaniu sposobów na spowolnienie działania gułagu. Unieruchomienie dźwigu hydraulicznego sprawiało, że setki ludzi nie podjęło tego dnia pracy w kopalniach. Przecięcie przewodów w kilku ciężarówkach pozwalało wyeliminować dodatkowe prace zaplanowane na kolejny tydzień. Podejmowałem bardziej ryzykowne działania, jednak kiedy poznałem twoją babcię, nie mogłem już wrócić do życia w grzechu nieświadomości. Wiedzieliśmy, że dziecko utrudni nam ucieczkę. Ukrywała to tak długo, jak było to możliwe. I wtedy bez żadnego ostrzeżenia zabrali ją. Nasza córka została oddana opiekunce jednej z więźniarek, a Serafimę zabrano do doliny. Próbowałem ich powstrzymać, otwarcie z nimi walcząc. Stanąłem przed ciężarówką, gotowy zabić, by tylko ją ocalić. Było ich jednak zbyt wielu. Gdy odciągali mnie od samochodu, wykrzyczałem słowa pożegnania. Nie wiem, czy je usłyszała. Ropa na ziemi. Oto i źródło magicznego ognia. Dotarłam do pierwszych ruin. To nie wygląda na ołtarz. Ten mechanizm pełnił jakąś rolę. Widzę liny i drewniane tryby. Założyciele budowali wyciągi w innych częściach doliny, aby przemieszczać ludzi lub materiały pomiędzy wzgórzami, ale wszystkie się rozpadły. To musi być to! Spróbuj dotrzeć na samą górę. Idę. Jestem w kanionie. Dam ci znać, gdy dotrę na miejsce. Czy uda mi się przesunąć te platformy? Dla mnie wielki zaszczyt, że powierzono mi nadzorowanie budowy świątyni apostołów w odległej dolinie. Miejsce budowy znajduje się na granicach naszego nowo wzniesionego miasta i wiedzie do niego droga przez odległy kanion.
Naturalne wodospady i źródła geotermalne są dla nas niepowtarzalną okazją do wykorzystania zgromadzonej przez nas wiedzy i stworzenia wzniosłego miejsca czci i zadumy, poświęconego nie tylko pamięci apostołów, lecz również będącego pomnikiem naszych najnowszych osiągnięć w dziedzinie budownictwa. Już udało nam się prześcignąć cesarstwo, które opuściliśmy. Dotrzemy na miejsce rano i zaczniemy kopać fundamenty pod świątynię wznoszoną, by uczcić naszą przeszłość oraz przyszłość naszego miasta. Zamknęli mnie z innymi rosyjskimi więźniami. Widziałem w ich oczach nienawiść i nie czułem do nich urazy. Dla nich byłem po prostu jednym ze sprawców ich poniżenia i upodlenia. Nie powiedziałem im o próbach, które wcześniej podejmowałem. Nic z tego nie było w stanie wynagrodzić im doznanych krzywd. Gdy wybuchło powstanie, byłem gotów. Tubylcy, więźniowie, którzy trafili do gułagu z pobliskiej wioski, nie byli przetrzymywani razem z Rosjanami. Wiedzieli o moich próbach oporu i dlatego nie zabili mnie razem z innymi strażnikami. Po raz pierwszy trzymałem na rękach swoją córkę, twoją mamę. A wokół nas płonął gułag. Ludzie z wioski przygarnęli nas oboje i, nie zważając na własne przesądy, zgodzili się wyruszyć do doliny, by pomóc mi w uratowaniu twojej babci. Może dałoby się to z czymś połączyć. Muszę się przedostać na drugą stronę. Może zdołam podnieść i zablokować te platformy, by się tam dostać.
Wiedźma używała wyciągu cały ten czas. Nawet usprawniła go nieco, ale nie sądzę, aby te liny wytrzymały dużo więcej kursów. Potrzebny jest tylko jeden. Dwa. Chciałabym wrócić. Prędzej czy później. Twoja wiedźma jest sprytna. Wszystko w tej dolinie urządzono tak, aby utrwalać mit o Baba Jadze, a pyłek kwiatowy dopełnia dzieła. Ostatnim razem, gdy widziałam ten wyciąg, wyglądał zupełnie inaczej. Co widziałaś? Dokładnie to, o czym mówi legenda. Domek na kurzych łapkach. Ale bez pyłku to tylko stara rudera. Przykro. Nie żyłam w opowieści dziadka. To Rosjanka. Ktoś, kto zna ten mit dobrze. Nadia, możliwe, że twój dziadek wie, kim ona jest. Mówiłaś, że był więźniem w gułagu. Nie do końca. Dziadek był strażnikiem. Po babcie więziono. Była wybitnym naukowcem. Sprowadzili ją do Torina, aby pomóc w badaniu czegoś w ruinach. Ale wtedy zjawiła się wiedźma. Dziadek nigdy sobie tego nie wybaczył. Zabicie wiedźmy nie przywróci życia twojej babci, ale rozumiem. Miejmy nadzieję, że dotrzemy do niego na czas. Nad budową świątyni trwają. Zdecydowaliśmy się wybudować świątynię w górnej części doliny, wysoko na wzgórzach wznoszących się nad rzeką. W niższych partiach doliny, skąd wydobywamy kamień, zbudowaliśmy wyciąg linowy, który umożliwia nam transportowanie ładunków bezpośrednio do świątyni. Mimo wszystkich dotychczasowych sukcesów, nie mogę jednak ignorować złych znaków, takich jak dwugłowe wilcze szczenie, które znalazłem martwe w lesie, czy dziwne nocne dźwięki, których nikt nie potrafi rozpoznać. Do tego morderstwo, pierwsze w naszym nowym mieście. Obawialiśmy się, że gdy zawalił się boczny korytarz, straciliśmy dwóch czeladników. Jednak jeden z nich pojawił się dwa dni później. Oszalały, cały we krwi swojego towarzysza. Przemoc nie jest dla nas niczym nowym. Jednak nie mogę pozbyć się wrażenia, że przekroczyliśmy jakiś zakazany, niewidzialny próg.
Nadia, chodź szybko! Nie. Nadia? Jak? To ten pyłek. Daj, ja to zrobię. Dziadku, słyszysz mnie? Próbowałem. Nie zdołałem jej uratować. Próbowałem. Już dobrze. Zostanę przy nim, Laro. Już czas. Została ci tylko jedna dawka. Użyj jej dobrze. Gdy mieliśmy podjąć naszą wyprawę ratunkową, z doliny wyszedł jeden z żołnierzy. Na jego ciele widać było ślady tortur. Nie mieliśmy co do tego wątpliwości. W czasie powstania jego ludzi zaatakowała wiedźma. Zabiła Serafimę razem z tymi, którzy ją więzili. Powiedział nam o chodzącym domu, o przerażającym głosie wiedźm. Bajka dla dzieci stała się prawdą. Umarł następnego dnia. Baba Jaga nie zostawia nikogo przy życiu. Chciałem iść dalej, by pochować twoją babcię, ale po tym zdarzeniu nikt nie odważył się wejść do doliny. W wiosce nauczyłem się, jak być dobrym człowiekiem. Swoim życiem oddawałem jej cześć. Ciężko pracowałem, ale każdej nocy marzyłem o tym, by zabić wiedźmę. Byłem już gotów do drogi. Wiele lat temu jednak twoja mama umarła z powodu gorączki. Zostałem dla ciebie, Nadio. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Wiodłem dobre życie, na które nie zasłużyłem. Zbliża się kolejna walka, ale to już mnie nie dotyczy. Jeśli mam pomścić Serafimę, muszę zrobić to teraz. Muszę zabić wiedźmę. Dzięki temu twoja babcia będzie mogła spocząć w pokoju. Już tu nie wrócę. Przebacz mi. Wiedźma musi być w środku. Nadeszła chwila prawdy. To ona. To zawsze była ona. Na skraju pola widzenia, w ciemności. Zawsze gdzieś blisko. Ona jest powodem, dla którego tu przybyliśmy. Po prostu dotąd tego nie dostrzegaliśmy. Jest centrum świata. Potrafi sprawić, że mgła wiruje wokół nas, dławiąc nasze umysły. Potrafi dać nam świadomość. Wymówiła swoje imię Baba Jaga i nasze rany się zasklepiły. Kolejnym słowem znowu je otwarła. Jesteśmy nicością. Jesteśmy w jej władaniu. Zrobimy wszystko, co nam rozkaże. To nasze przeznaczenie. O Boże, co ona im zrobiła? Oddział, brawo. Brakujący żołnierze. Znalazłam ich.
Muszę wziąć ostatnią dawkę antidotum. Gdy umrzesz, również będziesz mi służyła.
muszę powstrzymać ją przed przecinaniem linii. Brato!
Dosyć. Wiem, kim jesteś. Boję się myśleć, co przeszłaś, aby utrzymać się przy życiu. Nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Już po wszystkim. Nie musisz żyć w ten sposób. Serafima. To ty. Ale ty umarłeś. Mówili, że nie żyjesz. Wszystko będzie z nią w porządku? Nie wiem, ale nie będzie łatwo dla żadnego z was. Każda rodzina ma problemy. Wiem. Dziękuję, Lara, za wszystko. Dziadkowie Nadi, rozdzieleni w gułagu, teraz znowu się spotkali. Przed nimi jeszcze długa, pełna trudów droga. Serafima od tak dawna skrywała się pod maską wiedźmy. Nie wiem, czy kiedykolwiek zdoła w pełni powrócić do świata. Z kolei Iwan marzył o zabiciu wiedźmy i pomszczeniu utraconej miłości, a okazało się, że przez cały czas była to jedna i ta sama kobieta. Rana, którą nosił w sercu przez tyle lat, nie zagoi się w jego noc. Udało im się przeżyć. Nam wszystkim się to udało. Jednak będzie nam trudno. Czasami będzie nam się zdawać, że to niemożliwe. Wiem o tym. Teraz, kiedy znamy już prawdę, będą przynajmniej mieli jakieś szanse w tej walce. To może nie wystarczyć, ale od czegoś trzeba zacząć.